Witam Cię serdecznie. Chciałbym, żebyś wypróbował pewną metodę, która jest skuteczna i działa. I ta metoda polega na tym, że nie odbierasz logicznych argumentów dziewczyny jako pewnik, tylko traktujesz to jako, jako oświadczenie dziewczyny, jako jakieś tutaj deklaracje słowne. No i oczywiście wtedy nie ma z tego żadnego e, problemu. Natomiast jeśli Ty za bardzo odbierasz słowa dziewczyny często za pewnik, i na przykład dziewczyna ci mówi, ja się nie całuję na pierwszym spotkaniu, to zauważ, że po prostu robisz sobie sam problemy robisz problemy, bo jak ona się nie całuje na pierwszym spotkaniu, to i nie będzie się całować potem na drugim, trzecim, ty słuchasz tego, co ona mówi, więc de facto nie masz żadnych efektów i to jest problem, jaki często macie. Zamiast zdominować sytuację, pocałować dziewczynę, wyprostować temat, ty niestety nie potrafisz tego zrobić i jako facet masz tutaj problemy, Problemy związane z tym, że właśnie jako mężczyzna za bardzo się słuchasz tego, co ona Ci mówi i niestety to nie jest to, czego chcą kobiety. Mogę Ci pokazać mnóstwo sytuacji, gdzie dziewczyna mówi, nie jestem taka, a wychodzi, że jest taka, bo Ty swoim zachowaniem musisz przetestować, czy ona taka jest, rozumiesz? Ona Ci mówi, mmm, chciałabym mieć wyższego faceta, załóżmy, niż Ty, ale jak ją pocałujesz, to się nagle okaże, że jej się spodobasz, tak? Bo nagle nakręcisz te emocje, potem seksualne emocje, i ona sama dojdzie tak naprawdę do punktu wyjścia, że chce z tobą być. Także to jest mega istotne, jeśli chcesz mieć fajne rezultaty. Polecam ci tutaj nastawienie: nie słuchasz tego, co mówi dziewczyna, tylko robisz, tak, oczywiście, kiedy ona tego chce, kiedy robisz się, uległa pod wpływem tego, bo nie chodzi o to, żebyś robił coś na siłę, tylko żebyś to robił dla dobra kobiety i żeby ta kobieta też z tego miała tak naprawdę rozkosz to jest sytuacja, która działa, daje efekty, także polecam w ogóle ten temat polecam, tak? Nie zwracać tylko uwagę na to, co mówi dziewczyna, ale samemu prowadzić, dominować relacje. Ona mówi, że nie ma czasu, a ty mówisz: "zaraz u ciebie będę" i niejednokrotnie to wejdzie, tak? Dlatego że ona widzi, że jesteś facetem, że jesteś zdecydowany. Dokładnie taka sama sytuacja Chcesz jej zdjąć sweterek, żeby tam masaż zrobić. Ona mówi: O, ja nie, tak, nie na pierwszym spotkaniu to wiesz, nie za bardzo taki masaż, nie? Jak ty jej to proponujesz, a ty mówisz: Ok, to sprawdzimy, i zdejmujesz jej sweter, tak? I już wtedy w rzeczywistości, yy, kiedy wykonujesz ten masaż, łapisz u niej punkty, bo dominujesz, prowadzisz, co tak naprawdę prowadzi do sytuacji, gdzie. gdzie ty się podobasz, i ona tylko kawałek po kawałku coraz więcej ciebie chce. Tak to działa. Jeśli natomiast dziewczyna nie reaguje zbyt e, dobrze na ciebie, no to problem jest tego typu, że trzeba te emocje nakręcać, więc musisz się nauczyć tych skillów, tych umiejętności generowania pozytywnych emocji negatywnych. Przy okazji za tydzień dobry materiał na ten temat, ale warto też żeby mieć tego świadomość, że często ona coś mówi, a ty powinieneś wyjść od sytuacji, która ją pobudzi emocjonalnie. Czy to będzie jakiś, jakiś tekst. Często fajnie wchodzi coś takiego, że mówisz dziewczynie, i ją całujesz, albo nie gadaj, i ją całujesz, albo słaba wymówka, mówisz jej, masz, masz zawsze słabe wymówki, Kasia nie żartuj, te twoje słabe wymówki to jest naprawdę y, śmieszne. I nawet taki poziom ignorancji tak naprawdę w stosunku do tego, co nam mówi, już pokazuje jej, że masz jaja, tak? A kobieta nie będzie z facetem, który tych jaj nie ma, który się na wszystko zgadza, jak ona mu mówi, nie jestem taka, to mówi, masz rację, czeka na pocałunek, jak wierny pies, a w konsekwencji i tak tego nie dostaniesz, bo kobieta cię zmanipuluje. Także przestań wierzyć w to, co do końca mówi dziewczyna, tylko sam prowadź, dominuj sytuację, całuj i oczywiście wtedy dziewczyna też Zauważysz, będzie cię szanować i będzie wdzięczna, tak? Emocjonalnie będzie tak naprawdę tutaj bardziej chciała się z tobą widzieć, spotykać. Także polecam tego typu mechanizm, bo to działa. Dużo facetów ma właśnie z tym problem. Jak poznaje dziewczynę, zauważyłem, że bardzo często wysłuchacie, że ona jeszcze ma faceta, że spotyka się z byłym i już sobie odpuszczasz. Czasami, jak zrobisz krok do przodu, pocałujesz ją, to właściwie ty jej pozwolisz się uwolnić od toksycznej relacji pod warunkiem że jest toksyczna. Aczkolwiek zawsze przestrzegam, że takie sytuacje też bywają trudne, bo ona nie do końca wtedy jest gotowa na związek, także nie słuchaj kobiety, działa i wyciągnij wnioski. Zostaw apeczka do góry. Przypominam, że wszystkie moje najlepsze materiały Pakiet 17 nowych materiałów, 70% taniej do dzisiaj do północy. Zapraszam, korzystaj, bo od nowego roku podwyżki, a ta wiedza zmieni totalnie twoje życie. Jeszcze w tym roku nauczysz się tych wszystkich moich metod, nad którymi pracowałem ponad 17 lat. Zobacz sam, bo to działa. Promocja pl. Wszystko po zakupie dostajesz na maila, możesz słuchać w samochodzie, w pracy. Sam się zdziwisz, jakie będą efekty, tak? Genialne materiały na temat uwodzenia emocjami, yy, nagrane szkolenia, na których pokazuję, jak podchodzić, jak budować związek, jak być wyzwaniem. Wejdź, przeglądnij, bo w nowym roku będą wyższe ceny. Polecam, promocja.uwodzeniewiedzień.pl. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a dzisiaj po północy niestety, ale podnoszę ceny. Także korzystaj, baw się i do zobaczenia.